Pani Joanno, Pani też w pięknych słowach wsparła Justynę Kowalczyk. Co Pani pomyślała, gdy ta wieść o śmierci jej męża obiegła media? Ogromnie współczuję Justynie i jej synkowi. To nieprawdopodobna tragedia, choć ona znosi ją, Justyna znosi ją w niezwykle dzielny i bohaterski sposób, choć to, co tak naprawdę dzieje się w jej sercu, wie tylko ona sama. Jej najbliżsi. Ona zresztą powiedziała któregoś razu, że żadne z nich nie uciekało od śmierci. Obydwoje wiedzieli, czym grozi pasja Kacpra, jak bardzo jest niebezpieczna i jak bardzo on ją kocha. Pewnie najbardziej zabolało mnie serce, kiedy zaczęłam czytać komentarze ludzi. Jest taka grupa, trudno mi ich nazwać teraz, bo też nie chcę nikogo obrażać, ale takich kanapowych mędrców i katonów sprzed telewizora, którzy szafowali swoimi opiniami z gatunku, a po co było, a z jakiego powodu, a widział, gdzie szedł, a to ryzyko i tak dalej, i tak dalej. Okrutne są takie opinie i kompletnie nie na miejscu, bo nikt nie ma prawa oceniać życia drugiego człowieka, dopóki to życie nie wpływa na jego. Kacper realizował swoją pasję, robił to, co kochał i mam wrażenie, że też w jakimś sensie zaraził tym Justynę. Mam nadzieję, że się pozbiera i mam nadzieję, że ten trudny czas, który teraz przed nią, przed tym małym chłopcem, przed małym Hugo, przejdą z wyprostowanymi plecami, choć będzie piekielnie trudno.